Dzień dobry, tu jeszcze raz arcymistrz Marcin Dasbir. Dobiegły końca Budimex indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w szachach oraz Lotto indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach na rok 2018. Znamy złotych medalistów oraz znamy wszystkie wyniki. W grupie Open zwyciężył Jan Krzysztof Duda 6,5 punktu, dalej Kacper Piorun 5,5 punktu i Jacek Tomczak 5. Natomiast u pań o złotym medalu musiała zadecydować dogrywka, w której Jolanta Zawadzka wygrała z Anną Warakomską. Trzecie miejsce, najniższy stopień podium zajęła arcymistrzyni, arcymistrz męski również, Monika Soćko. Także partie były bardzo zacięte, zresztą bardzo dużo partii rezultatywnych, jak widzieliśmy. Ze swojej strony chciałem bardzo podziękować za komentarze, za lajkowanie, za udostępnianie. Prosiłbym Państwa oczywiście o opinię, czy takiego typu analizy Wam się podobają. To nie tylko informacja dla mnie, ale także dla Chess.com-a. Czy warto inwestować w takie przedsięwzięcia? Mam nadzieję, że się Państwu podobało. My ze swojej strony, ekipa przygotowująca te materiały, naprawdę się starała, żeby było to szybko, żeby to było przejrzyście. To już była moja rola. No mam nadzieję, że to wyszło. Zapraszam również oczywiście na inne media społecznościowe. Chess.com Polska w języku polskim, w naszym języku ojczystym, publikuje bardzo dobre materiały na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu, na Twitterze. Także warto moim zdaniem skorzystać z darmowych porad, bardzo dobrze, bardzo przejrzyście przygotowanych. Mam nadzieję, że wpisuję się, wkomponowywuję się w te materiały. Jeśli macie Państwo jakieś sugestie, zapraszamy oczywiście do ich wyrażania. Na pewno takie materiały, mam nadzieję, będą w przyszłości przygotowywane, ale to bardzo dużo zależy od Państwa. Z mojej strony jeszcze raz wielkie dzięki za komentowanie, za oglądanie tego i zapraszam do następnych materiałów. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.